trwa plantacja ogórków nawadnianych kroplowo. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Rośliny dość zdrowe, dosyć ładnie wiążą. Tutaj są pojedyncze pędy z zawiązkami, z kwiatami, także rośliny wyglądają bardzo ładnie. Jest troszeczkę jakiś tam otarć po zmienniku lucernowcu, ale tutaj niewiele możemy zrobić, bo chemii praktycznie nie ma, także nie za bardzo jest cokolwiek zrobić. Jest nawadnianie kroplowe, jest fertygacja, tak jak już wcześniej mówiłem, sale trawa apniowa na przemian z krystalonem czerwonym. Ogórki są w miarę proste, nie ma jakichś tam krzywych, nie ma jakiegoś większego problemu. Jakieś 5 dni temu został wpuszczony produkt Terra Life w linie kroplujące. Będziemy go za chwileczkę, za jakieś 2-3 dni powtarzać. Producent jest zadowolony z działania produktu. Plantacja wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jest sporo kwiatów, sporo zawiązków, nie są zrzucane, więc jest wszystko ok. Jeżeli chodzi o ochronę, proszę Państwa, no, duże zagrożenie moczniakiem, że kombo się ochłodziło, przepaduje, gleba wilgotna, bo też nawadnianie kroplowe, dlatego też produkt Orwego, jeden dzień karencji, tylko i wyłącznie mączniak rzekomy, ale nie ma zagrożenia niczym innym w tym momencie, żeby tutaj robić jakiś wielki problem. Na niektórych roślinach widać jakieś tam pojedyncze przędziorki, ale też na razie przy tych temperaturach i tej wilgotności nie będziemy z tym nic robić. Także zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innej plantacji warzyw gruntowych.